cieszymy się bardzo, że po raz kolejny znajdujemy się i otwieramy piękne boisko, boisko w nowym stylu, boisko bezpieczne, boisko wielofunkcyjne. W związku z tym przekazujemy ten obiekt młodzieży, która już tutaj w tej chwili szykuje się do meczu. Na pewno ten inauguracyjny mecz doprowadzi do tego, że kolejne rozgrywki będą cieszyły się wielką radością tych wszystkich, którzy będą tutaj przychodzić. Serdecznie ich na to boisko zapraszamy. A ja ze swojego serca chciałam wszystkim osobom zaangażowanym w realizowanie tego projektu podziękować, mając też na względzie to, że boisko jest na styku dwóch granic, Orłowa i Małogokacka, i mam nadzieję, że sport połączy dzieciaki z obydwu siedzic. Ta szkoła jest wyjątkowa, ponieważ sama chodziłam kiedyś tutaj, więc jestem jej absolwentką. Niezwykle mnie cieszę, bo rzeczywiście po tylu latach, które minęło od czasu, kiedy sama chodziłam do tej szkoły, mają dzieciaki nowe boisko. To taki cykl w Gdyni. Rzeczywiście dbamy o to, żeby każda szkoła po kolei dostawała boiska i myślę, że będzie bardzo dobrze wykorzystana. To centrum dzielnic, środek miasta, środek tego rejonu, wszystkim jest tu blisko. Bardzo się cieszę i życzę, żeby naprawdę bardzo fajnie służyło to boisko.